Planujesz kupić działkę w Dąbrowie Górniczej z myślą o budowie domu albo budynku usługowego? Warto zainteresować się miejską ofertą. Dzisiaj przedmiotem naszej rozmowy są przetargi miejskie. Jak wyglądają na terenie miasta? Dzień dobry. Jest już kilka przetargów ogłoszonych i cały czas gmina przygotowuje kolejne nieruchomości, ogłasza przetargi, także zapraszamy do naszej strony internetowej. Jak wygląda ta ścieżka? Jeżeli chodzi o osoby, które chcą nabyć nieruchomość, muszą wejść na stronę internetową, zapoznać się z ogłoszeniem. W takim ogłoszeniu również podany jest termin i wielkość wadium, które należy wpłacić na wskazane konto. Należy tej daty przestrzegać, bo gdy wadium przyjdzie do urzędu troszkę później, niestety taka osoba nie zostaje dopuszczona do przetargu. Następnie przyjść w dniu wskazanym w ogłoszeniu na przetarg, no i licytować. Miejmy nadzieję, że z powodzeniem. Jakiego typu obiekty znajdują się w ofercie? Głównie są to nieruchomości niezabudowane, zarówno przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, jak i pod usługi. W jakich lokalizacjach? Właściwie na terenie całej Dąbrowy Górniczej. Najwięcej nieruchomości mamy z obrębu Strzemieszyce Wielkie, ale ostatnio pojawiła się bardzo atrakcyjna oferta nieruchomości położonych przy ulicy Robotniczej. Jeśli interesujesz się ofertami na miejskie nieruchomości, zarejestruj się w systemie InfoSMS, gdzie będziesz otrzymywać powiadomienia o nowych przetargach.